Ten dom w Ostrowcu powstał naprawdę szybko. Ciepła ściana jednowarstwowa z bloczków Itong Energo 40 cm nie wymagała ocieplenia. Budynek ten został zrealizowany w przeciągu 2,5 miesiąca. Ekipa trzyosobowa. W tej chwili jesteśmy już na etapie docieplenia poddasza. Montowany jest karton gips na poddaszu. Mamy rozciągniętą elektrykę. W przyszłym tygodniu będziemy chcieli się wziąć za hydraulikę. Cały budynek jest kompleksowo zrobiony przez moją firmę. Myślimy, że inwestor się sprowadzi za jakieś 3 miesiące. Myślę, że to naprawdę przy trzyosobowej ekipie jest to bardzo dobry czas. Dom ten został zbudowany w systemie Itong. Ściany fundamentowe postawiono z bloczków silka 24 cm, ściany zewnętrzne Itong Energo 40 cm. Jest to ściana jednowarstwowa, bez konieczności docieplania jej. Ściany wewnętrzne nośne zastosowaliśmy Itong 24 cm. Jestem zadowolony z materiałów, nawet przy mrozach, bo to było robione końcem sierpnia było zaczęte i przez zimę, przez ten okres grudzień, styczeń to było wszystko robione przy tych mrozach 20, nawet minus 20. Powiem szczerze, to było bardzo ciepło w środku, także materiał się sprawdził. Dla przyspieszenia prac zostały zamontowane płyty stropowe. Zrezygnowaliśmy ze stropu żelbetowego. Powiem szczerze, że taki stropik to mistrzostwo świata, ponieważ rozładunek oraz montaż tego stropu, który miał 120 m kwadratowych, zajął nam niespełna 6 godzin. Również dla przyspieszenia prac zastosowaliśmy Itong Interio, ponieważ jest on dwa razy wyższy, więc przyspiesza nam pracę. Nadproża nad oknami, drzwiami zastosowaliśmy te systemowe z tego względu, żeby zniwelować wszelkie mostki termiczne. Wieniec został docieplony na tej budowie multiporem. Bardzo fajny materiał, ponieważ możemy go wykorzystać również od wewnątrz. Materiałem najczęściej stosowanym przez moją firmę jest Itong, jest to jakieś 80-90%. System Itong ułatwia mi pracę, ponieważ przyspiesza ją, zmniejsza koszty dla inwestora, jeśli chodzi o ścianę jednowarstwową, nie musi jej docieplać. Zapewnia mi czystą pracę z białym klejem bez stosowania żadnych zapraw murarskich. Ściany są bardzo równe, efektowne. Do tego na zewnątrz możemy od razu położyć tynk cienkowarstwowy, a wewnątrz również płytki bez konieczności tynkowania tych ścian. Co jeszcze decydowało o zastosowaniu pełnego systemu Itong Silka Multipor? Po rozmowie ze mną i inwestora przekonały argumenty takie, że Itong jest materiałem ciepłym, ekologicznym oraz zdrowym. Daje nam komfort ciepły, akustyczny, jak i reguluje wilgotność w pomieszczeniach, ponieważ te ściany oddychają. Jeśli chodzi o przeliczenie materiału na ten budynek, przedstawiciel Exceli przyjechał, przeliczył materiał, zrobił kosztorys i na podstawie tego zakupiliśmy cały materiał na budowę. Firma Exceli wymyśliła program Energomocni. Za każdym razem biorę w tym udział, wystarczy tylko zgłosić domki, zarejestrować się na stronie i dzięki temu dostajemy fajne nagrody. Między innymi radio budowlane Bosch, w tej chwili przysłali mi akurat wiertarkę, też Boscha. Dodatkowo wiertarki, są też odkurzacze przemysłowe, no dużo fajnych rzeczy. Ja ze swojej strony chciałem zaprosić potencjalnych klientów na budowę do mnie, ponieważ jest to najlepszy sposób do zapoznania się z jakością wykonywanych przeze mnie prac na budowie. Zapraszam. Warto skorzystać z zaproszenia pana Brzozowskiego, żeby przekonać się, że budowa domu może być czysta, a ilość odpadów minimalna.